Krakowscy radni przyznali Wandzie Półtawskiej i Jerzemu Treli tytuł honorowego obywatela Krakowa. Mimo sprzeciwu części radnych klubów Platforma, Koalicja Obywatelska i Nowoczesny Kraków, doktor Wandzie Pułtawskiej przyznano tytuł honorowego obywatela stołecznego królewskiego miasta Krakowa. Doktor Pułtawska była współpracowniczką i przyjaciółką ojca świętego Jana Pawła II. Jest obrończynią życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zdecydowaną przeciwniczką in vitro i antykoncepcji. Mając 20 lat została aresztowana przez gestapo, była torturowana na zamku w Lublinie, po czym skazano ją na karę śmierci i odeskutowanie. Wysłano do obozu koncentracyjnego Ravensbruck. Tam okaleczono ją podając niszczącym ciała eksperymentom medycznym. Po wojnie rozpoczęła trudną walkę o upamiętnienie pomordowanych, okaleczanych, okrutnie torturowanych kobiet, które jak ona przebywały w niemieckim obozie. Radni, miejscy PiSu, którzy byli inicjatorami nadania honorowego obywatelstwa, zwracali uwagę między innymi na całokształt dokonań, jej postawę życiową oraz szczególne zasługi dla Krakowa.